Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj zestaw ze świnką Pepą. Nasza Pepa jest w szkole, więc cała szkolna sceneria jak najbardziej do odegrania wszystkich ról z filmu. Pokażę Wam za chwileczkę, jak to wygląda w środku, ale zobaczcie też w tyłu opakowania, zobaczycie całą serię dotyczącą świnki Pepy. Mamy tu i plac zabaw, i samochód, jeden, drugi, cały taki domek. I to wszystko jest jednym kompletem. No i oczywiście wszyscy przyjaciele Pepy i znajomi. Pokażę Wam, jak ten zestaw wygląda w środku. No i zobaczcie klasę świnki Pepy w środku. Mamy biurka, na których są książki i ołówki, długopisy, cały kubek tutaj z wyprawką. Mamy ławki, na których bardzo zgrabnie siedzą bohaterowie filmu. Bohaterowie mają ruchome ręce, nie ruchome głowy, ale ruchome nogi. W ten sposób się ruszają, więc możemy ich zgrabnie posadzić. No i w drugim rzędzie też tutaj jest i Pepa. O, proszę bardzo, z ogonkiem z tyłu. Siedzą sobie grzecznie. Mamy jeszcze tablicę. No i panią wychowawczynię z rogami, z ogonkiem, z nogami, która tutaj pedagogiczną myśl niesie w kierunku naszych głównych bohaterów. Myślę, że świetny patent na odgrywanie scenek szkolnych, scenek przyjaźni, bo przecież tymi figurkami, które dziecko zgrabnie weźmie do ręki, weźmie ze sobą wszędzie, do kurtki, do plecaka, będzie nosić, czy do przedszkola, czy do szkoły. I ulubiony bohater filmowy będzie zawsze blisko naszego malucha.